Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz M. Przed Wami mega zestaw startowy, tym razem ze smyka. I mam pewne informacje, że w środku znajduje się karta limitowana, która do tej pory nie była jeszcze w żadnym innym produkcie. I te mega zestawy startowe, które otwierałem do tej pory, czyli jeden od Max Collection, w środku był rzeźniczak. Kolejne otwierałem, jak się nie mylę, z Tesco i trafiłem Mulina, a z tego co widziałem, można było również trafić malarza. I tutaj w trzecim rodzaju mega zestawu startowego powinna być czwarta limitka z Legii, które wyszły w update'cie. I zaraz sprawdzimy, czy tak jest. Tak, tak jest, moi drodzy. Czwartą limitką jest chlouszek. Czyli w update'cie mamy cztery limitki z Legii. Chlouszek, malarz, mulin i rzeźniczak. Czyli jeżeli chcemy mieć wszystkie cztery karty, to trzeba sobie zakupić zestaw startowy na Max Collection albo w innych sklepach internetowych. Następnie z Carrefoura albo z Tesco trzeba sobie zamówić taki mega zestaw startowy i można trafić albo Mulina, albo malarza. Natomiast jak się kupi mega zestaw startowy ze smyka, to mamy chlouszka i popatrzcie, oprócz niego w środku jeszcze był Lionel Messi. Jak się nie mylę, mam go już. Otworzymy sobie poza tym jeszcze te 6 saszetek. Trafiłem poza kamerką Benedetto, jak się nie mylę, więc na chwilę obecną mam 5 braków. Tutaj mamy Alphonse Areola, bramkarz z Paris Saint-Germain. Czyli brakuje karta 11 z São Paulo. Game Changer Sen Turek, ta ostatnia karta. Tutaj trafiam 11 Paris Saint-Germain. I brakują trzy karty Power Up, Griezmann, Aubameyang i ostatnią kartą, już nie pamiętam, Dzeko chyba tam był. Tak więc te karty brakują i jest komplecik. Tym razem jest 11 Schalke. I z tego co wiem, to karty Legii wyszły tylko właśnie w Polsce. Natomiast karty węgierskie, czterech Węgrów tam chyba jest, albo więcej, nawet sześciu, to tylko na Węgrzech, więc trzeba będzie zrobić jakąś wymiankę. Mamy tutaj Roberta Lewandowskiego, Power Up. No i oczywiście wyszły jeszcze karty ze Steaua Bukareszt. Też kilku zawodników na limitce. I trafiam Fansa Driussi z River Plate. A w ostatniej saszetce mamy kogo? Akurat nie tego Game Changera potrzebuje, Dembele. Jest to powtórka. Piszcie, moi drodzy, kto chce jakieś karty ode mnie. Jest troszeczkę, nazbierało się tych kart powtórkowych. Dzisiaj to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie kart limitowanych, to piszcie. Zapraszam na moje następne filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.